Nożyk. Jaki ma nosek? Empak. Czerwony. No jakiego ładnego jeżyka zrobiłeś. Mama! A pani ci pomagała? Nie. Ja sam. Same. Aha. A to wszystko sam robiłeś? A takie ty wbiłeś sam w to? Dałeś radę? Tak. Tylko jest. Pani ci troszkę pomogła? Ty jesteś kochany. Jak ty się pisz, to ty jesteś kochany. Nie kop. Dobra, no. A co ty dzisiaj nie jadłeś obiadu? Puść. Ale puść, nie popisuj się. Czemu nie jadłeś obiadu? Taki głodny byłeś, parzyłeś i zjadłeś dwa dania. Ty daniowy potworku. Co? A co ty wyprawiasz? Dobra, wstań, ja muszę iść do kury. Wiesz? Ja nos? Nie rób. Ała! Do boli. Skręcić noski? Ja ci zaraz skręcę. Fenusiu, ale przytul się ładnie. Ładnie umiesz się przytulić? O, umiesz ładnie się przytulić? Ała! Nie. Boli mam. To jest szok. Dzień dobry, kochani. Zapalę światło, bo już tak jest szaro. I było, chociaż nie mogę nazwać tego dnia dzisiaj dobrym, bo jest takim zjebanym dniem, że po prostu gorszego tu chyba nie mogło być. A może i będzie kiedyś gorszy. Także dzisiaj po prostu głowa mi eksploduje. Dzisiaj jest 13, jest taki dzień. W ogóle wczoraj też nic wam więcej nie nagrałam, bo byłam przemęczona strasznie. Przyjechaliśmy do domu i tu ogarnialiśmy i tak dalej, więc później po tych zakupach nic wam nie nagrałam. Dzieci jakieś rozdrażnione, Jasiu chory i tak jakoś wiecie, ja też jakaś podenerwowana, a dzisiaj to już w ogóle, dzisiaj to eksplodował mi mózg, tak jak mówię, bo tyle negatywnych informacji, jakich dzisiaj do mnie dotarło, to jest masakra, że nawet paczka mnie nie cieszy, przyszła do mnie paczka przed chwilką z strony Na Chemii od Sylwii z kanału Na Chemii, ale nawet to mnie dzisiaj nie cieszy. Także masaka jedna wielka. Nie wiem, pokażę wam, a później wam opowiem, co się stało. I tak, otwieramy tą paczuszkę. Ja sobie usiądę jakoś tak. I tak, mam tutaj od Sylwii. Co to w ogóle jest? To są jakieś kolczyki, czy co to tu jest grane? Czekajcie. Ludzie, którzy... O, teraz w końcu. Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz. Mark Fisher. Może i racja, może to pasuje też do dzisiejszego mojego dnia, może powinnam to usłyszeć, że coś trzeba w końcu zrobić. O, jakieś kolczyki w Gretisie. Dziękuję bardzo. Srebro. O ja, fajnie. Jejku, co tu dzisiaj z tą ostrością? Dziękuję serdecznie. I tutaj to było przypięte wszystko taką słodką. Jezu, co się dzieje z tą ostrością? Taką właśnie przypinką, klamerką. I no, zamówiłam sobie od Sylwii, którą znacie z zamówień. Ale chłopaki, hej! I tak, zamówiłam sobie 3 szaliki, bo Sylwia wrzuciła na Insta story, właśnie pokazywała, jakie to są szaliki, chusty. I ja kiedyś byłam bardzo wielką miłośniczką chust, ale tak jakoś ostatnio nie noszę, nie wiem dlaczego w sumie.
I stwierdziłam, że może już te moje mi się tak strasznie znudziły, więc zamówiłam sobie nowe. I tak, pierwsza chusta to jest taka przecudowna, z różowo-granatowymi elementami, jak widzicie, kwiatkami, z takimi frędzelkami na końcach. I to są duże te chusty. Nie wiem, jakie one tam mają wymiary, ale na stronie możecie sobie zobaczyć. One są spore, więc myślę, że teraz na jesień będzie można się taką chustą opatulić. I ja zamówiłam ze względu na tą. I zamówiłam sobie taką czarną. To jest coś takiego jakby podróba Louis Vuitton, ale to są kwiatki. Natomiast z daleka ktoś może się w ogóle zjarać, że to no, kolory są takie jak u Louis Vuitton. I tyle, że tutaj motywem są kwiatki i super to wygląda. Mnie na Louis Vuitton nigdy nie będzie pewnie stać, więc postanowiłam, że sobie takie coś zamówię. Szaro-czarne i jest przecudowne. Za chwilę to sobie pozakładam, poprzymierzam. Jest gruba taka w ogóle, ta pierwsza to taka cieniutka, ta taka gruba, mięsista. I trzecią jest właśnie tutaj coś podobnego, mam taki szalik zimowy, a coś podobnego jak Burberry, no w taką kratę czerwono-szaro. Widzicie zresztą podobieństwo, natomiast no wiadomo, że to nie jest oryginał, ale podobieństwo jest, więc właśnie dlatego sobie to zamówiłam. I to już jest takie cienkie też, podobnie jak tam do tej, troszkę grubsze może niż to poprzednie. Więc takie trzy rzeczy, pięknie zapakowane, dziękuję bardzo. No i Was zapraszam do Sylwii, do jej sklepu, bo myślę, że spoko rzeczy tam ma. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawię linki pod spodem. No i z tym przesłaniem dzisiaj będę sobie chodzić. Bo w sumie to przesłanie no, na dzisiejszy dzień pasuje jak ulał, naprawdę. Coś trzeba zacząć robić w tym moim życiu. Z tymi moimi sytuacjami, które mnie tak bardzo przygniatają. No i tak, dzisiaj dostałam odpowiedź na pozew rozwodowy od mojego męża, który z siebie teraz robi świętą osobę, oczywiście interesującą się dziećmi, wiedzącą wszystko na temat dzieci i oczywiście no, bez żadnej winy w rozpadzie małżeństwa. Ja nie twierdzę, że ja nie mam winy, natomiast ja chciałam ratować to małżeństwo. Chciałam, żeby mąż wrócił do Polski, żebyśmy spróbowali od nowa się dogadać i jakoś żyć. Natomiast on postawił pieniądze ponad wszystkimi wartościami swoimi, więc stało się jak się stało. A teraz oczywiście robi ze mnie najgorszą osobę na świecie. Mnie zostawił ze swoimi długami. Okazuje się, że te długi, które spłaciłam, no to po prostu spłaciłam i tyle, więc ja nie będę mu zakładać jakichś spraw o to, żeby mi oddawał teraz te pieniądze, bo wtedy byliśmy małżeństwem. Ja je spłaciłam, byłam głupia, no ale były na mnie, więc z drugiej strony może i głupia, może i mądra, bo przynajmniej mam to spłacone i nie będę później się martwić. No i tak, także jest do dupy, będziemy się szarpać, wszystko będzie się kosztem dzieci. No ale oczywiście ja jestem winna, bo ja zajmuję się dziećmi, pracuję, nie interesowałam się mężem, oczywiście miałam jechać do Niemiec, oczywiście mieszkanie czekało na nas, wszystko tam było super. No nie, miałam jechać do Niemiec, natomiast męża wywalili z tamtej pracy, rozbił samochód, wydał pełno kasy na ten samochód, no i niestety wtedy był kilka miesięcy w domu, bez jakichkolwiek środków do życia, więc no niestety z tego powodu mamy długi i teraz ja te długi będę spłacać, nie on, ja. Także no moja wina w wszystkim, że stracił pracę, bo się napił, bo zaczął odstawiać szopki, ale on nie pije. On w ogóle nie jest alkoholikiem, on nie ma problemu z alkoholem, on pije tylko na imprezach rodzinnych, także święty człowiek. Jeżeli ktoś chętny
wiecie, do poznania takiego człowieka, no to ja bardzo chętnie jakimś paniom udostępnię oczywiście wszystkie dane. A teraz po prostu, nie, ja wiem, że ja dzisiaj przesadzam, ale mam takiego wkurwa, że to się w głowie nie mieści, ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie mam ochoty na nic, miałam dzisiaj załatwić kilka rzeczy właśnie z moją chorą siostrą, natomiast nie mogę się na tym skupić, bo przywala mnie inna rzecz i jeszcze inna rzecz mnie przywala i tak by dzisiaj czuję, że z każdej strony dostaję w łeb, że jestem bezsilna w stosunku do niektórych rzeczy, że ludzie tak są zakłamani, tak ważne dla nich są pieniądze, że to się w głowie nie mieści, że po prostu sprzedaliby wszystko. Nie mam siły. Nie mam siły po prostu, jak można być takim chamem, jak można być taką świnią, nie interesować się dziećmi, nie wiedzieć nawet, kiedy one mają urodziny, nie przyjeżdżać do nich, nie dzwonić do nich, już nie wspomnę o tym, żeby do mnie, ale do tych dzieci, co one zrobiły, tak? Ja wiem, że mój mąż mnie ogląda, wiem, że jego rodzina mnie ogląda, mam to w dupie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, w szczególności też jego babcię, która się wnukami nie interesuje, która wychodzi, jak wchodzimy na wspólną imprezę. I nie będę ukrywać tych rzeczy, będę o nich teraz głośno i wyraźnie mówić. I nie zamierzam się tego wstydzić. Natomiast nie chcę mieć z tymi ludźmi już zupełnie nic wspólnego. I będę się odcinać od takich relacji, znajomości, zwał jak zwał. No, także idę przymierzyć sobie chustki, obiad ogólnie mam już zrobiony i po obiedzie idę ładować drzewo do piwnicy. No bo jednak ktoś musi to drzewo wyrobić, przygotować na tą zimę, aby dzieciom i mi nie było zimno. No, więc tutaj też moja wina pewnie. Że no kurde, nie stać mnie na to, żeby ktoś inny mi to zrobił, chociaż i tak ktoś mi musiał to pociąć, no ale wiecie co, po prostu faceci potrafią być tacy chamscy, że w głowie się nie mieści, jakim można być gnojkiem. No, także tym pozytywnym akcentem wygadałam się do was, wyrzuciłam część rzeczy, które mi leżą na sercu, a myślę, że niedługo dowiecie się o kolejnych moich problemach, które ciągną się od jakiegoś czasu i teraz też jakby się skumulowały. I dzisiaj miałam taki moment, że tak ryczałam, że myślałam, że po prostu już za chwilę pojadę na jakiś kurde oddział w białym kaftanie. Naprawdę, tak miałam dość. Dlatego też nie lubię 13. Zawsze coś i dzisiaj widzicie też 13 i same negatywne informacje. Same złe rzeczy. Także nie wiem. Ale kurde, to chyba wszystko jest po coś. Tak sobie myślę i później tak sobie już jak wyszłam na dwór, odświeżyłam głowę, popracowałam trochę, to stwierdziłam, że nie ma co. Trzeba... Trudno, jeżeli nawet ja będę musiała spłacać te długi przez ileś tam lat, no to nie wiem, zaciągnę kredyt i będę to spłacać, aż spłacę i wtedy przekażę to wszystko moim dzieciom. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko, no ale pewnie kilka latek mi zejdzie. Także do dupy wszystko, powiem wam. No, a tatuś twierdzi, że ja... jestem w stanie utrzymać wszystko sama. On nie będzie płacił na dzieci. Będzie płacił mało, bo on przecież w Niemczech dużo pieniędzy wydaje na życie, więc wiecie, nie stać go. Nie stać go, żeby przesyłać pieniądze na własne swoje dzieci, którymi się nie interesował ostatnimi latami. I dobra, kochani, pierwsza chusta przedstawia się tak. No, ja ją tutaj mam sobie wepchnięte, bo ja tak wolę, ale można ją sobie też tak zrobić. O, jest naprawdę ciepła, bardzo przyjemna i fajnie to wygląda. Więc
No, ta najbardziej mi się podoba. Ja zawsze chciałam sobie upolować gdzieś właśnie na Vinted, bądź też na Vinted i gdzieś jeszcze szukałam chustki Louis Vuitton, ale podróby. No, ale nigdzie nie dorwałam jakiejś taniej. No, a tutaj widzicie za stówkę chyba mamy chustkę podrabianą, co prawda, i też nie Louis Vuitton, ale fajny jest ten wzór, taki podobny. I fajnie. Teraz drugą sobie założę. O, druga, tak. Ja jej co prawda jakoś nie zakładam. I ona jest kwadratem, dużym kwadratem, więc owinięcie jej sobie wokół szyi to nie, ale złożenie na pół i wtedy, bądź też, no też można na jeden raz owinąć. O, ale to nie, to mi się nie widzi, więc ja to składam w trójkąt. I tak to się przedstawia, i ona jest taką chustką bardziej na jesień teraz, niżli na zimę czy cokolwiek, czy na wiosnę właśnie te różowe kwiatki fajnie, ale ja będę ją nosić teraz na jesień. I trzecią. O, a trzecia jest mega przyjemna, fajna taka, kurczę. No, tutaj ją sobie założyłam jeszcze w inny sposób. Ale jakbym chciała sobie szyję przykryć, to po prostu wyżej bym to wzięła. I tak to się prezentuje. I ona jest taką, jest ciepła, natomiast nie jest tak jak ta pierwsza. Nie jest taka aż gorąca, że jak ją założyłam, to aż mi tu było gorąco. Jest taką chustką, wiecie, taką no osłaniającą. Nie grzeje jakoś bardzo, więc też na taką teraz jesień i na wiosnę myślę, że tak. Natomiast tamtą czarną, pierwszą, myślę, że na zimę spokojnie, bo ona jest bardzo ciepła. Także tam były jeszcze też inne kolory, ja wam wrzucę linki pod spodem. Ogólnie trochę się uspokoiłam dzięki temu, że się wygadałam. Także, no widzicie, moja terapia na YouTubie. Ale dzięki, że mogłam. I wiem, że pewnie będzie pełno osób, które mnie tam zaraz zjadą i w ogóle, ale mam to gdzieś. Ja tak teraz czuję i tak mam, no i nie będę tego ukrywać i najchętniej to nie wiem, coś bym poszła i rozwaliła z tych nerwów, serio. Ale wygadanie się, porozmawianie z kimś, nawet samemu się tak wygadanie. Ja też miałam kilka telefonów, więc wygadać się mogłam i jest mi już lepiej, bo naprawdę było dzisiaj źle. Także idę ten obiad robić, dokończyć i potem lecę zwalać drzewo. W ogóle przyszedł mi alert, że dzisiaj w nocy mają być jakieś wichury, więc masakra. Bo wiecie, jak ja reaguję na wichury, jak dostałam ten alert, to. Ale faktycznie coś jest na rzeczy, bo chmury jakoś tak dzisiaj no, złowrogo chodzą. Są takie bardzo czarne, takie dziwne. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Także idę. Pa.